Bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Konrad Owisa, to jest kolejny odcinek z dyżuru na stacji Katowice. 14.137 do nas jedzie. A, nie zgłosiłem do towarowych, co odjechało, dobrze. 14.137 do nas jedzie z zawodzie i on ma wjechać na peron pierwszy tor 7. Tak też wiecie. 14.137 wjazd do Katowic podany. Dopiero co wyjechałem z Zawodnia i stoję przed Sosnowcem. Już mam 15 minut w plecy. Czy ktoś mógłby coś zrobić? No cóż, no pan 4692 trochę opóźnił. Czy proszę mi powiedz, gdzie jedziesz? W którym kierunku? 4.11.40 Bochumi, Warszawa, Grodz. Już puszczam. I to jedzie. Dziękuję. Towarek. Tak sobie. 40-192 masz podane? Towarka nie puszczać po równym torze. Wypuścimy go tędy. Jest 137 opóźniony. Dużo pociągów widzę po opóźnionych. I 29.036 widzę ładnie jedzie. A że mamy te tory bez peronów, no dlatego tędy puszczam te pociągi. Aby czasami ludzi nie potrącili. Ładnie wjeżdża. Szkoda, że nie widać, co to za lokomotywka. Ma się tylko domyślać. Pewno nie jest to Trax. Chyba, że jest to EC, to obstawiam, że jest to EP08, ale no. 29.036, zatwierdzamy godzinę przejazdu. 489. 40. Czekamy pośpiesznie, gdzie wyprzedzi od Sosnowca. 2489 wjazd do Katowic podany. Jeśli raz to 42.
141-140 możesz wyjeżdżać. Podaję ci. Dwadzieścia cztery, 189 przyjechał. 514-137 odjechał. Okej. A 24-189 będzie musiał niestety chwilę poczekać. Aż się zwolni odstęp. Czterdzieści 192 wjazd podany. Ale jakby świeci czerwone. Czterdzieści do Dąbrowy Górniczej. Stan druga 37-41. Dobra, jak widzisz, że to jest symulator, nikt nie za ściągnięcie tej plamby nie będzie winił. A go wyjątkowo tu wpuścimy. I 24-189 ma wyjazd. Zatwierdzamy. I piszemy.
42964 odjechał do Katowic w zawodzie, peron 4, tor 8. Ja uwielbiam oglądać po prostu, jak to jest gdzieś taki duży ruch, nie? Pociąg wjeżdża, wyjeżdża, wjeżdża, wyjeżdża, jeden wjeżdża, drugi wyjeżdża. Czterdzieści 143 na Brynów. Jedzie. Czterdzieści 144 przyjechał do nas. I 42964 w sumie też. I 40-143 jedź. Zobaczył, że jedzie prosto prawie na Pendolino i się zdziwił. Dwieści 143 przyjechał. W sumie to już będzie jechał, nie? Pyk, pyk. Okej, chwilę jeszcze mu dajmy, niech tam trzyma, ale Owan do mnie wleciał. Czterdzieści 143 odjeżdżam. Otwierdźmy. Planową. Faktycznie. 41-140 do Dąbrowy. Dziękuję. Okej. Cztery, dwa, dziewięć, sześć, cztery, ma 43 odjazd. Dąbrowa Górnicza, ma 46-40, jasna stój dla nas. Już myślałem, że się czaisz na wyjazd przed czasem, no. To chyba bot jest nawet. A ja. Dobrze. Dzisiaj specjalnie dla Państwa postaram się nagrać około jakieś może 30 minutek. Nawet i troszkę więcej. Żeby nie było, że moje odcinki stały się coraz krótsze i nie ma samej ilości kontentu co kiedyś. Też i tak myślę, że jest go więcej, bo odcinki są regularnie co dwa dni o godzinie 12. Zresztą jest już tak prawie od półtorej roku czy dwóch lat.
ale mniej więcej tak się pojawiają. Staram się w tym tempie to utrzymywać. Będziemy zwiększać tej częstotliwości, no. Już mam życie prywatne. Rzeczy do robienia. Oprócz nagrywania odcinków dla YouTube. A myślę, że dla Państwa jeden odcinek co dwa dni o 12 jest idealną odskocznią od rzeczywistości i rozrywką na temat kolejowy. A wierzę w to, że dłuższe oglądanie tego typu materiałów, na przykład codziennie, by mogło być czasem nudnawe dla co niektórych. Tego zachowujemy taki balans i wrzucamy materiały co dwa dni o 12. 46-43 bez wyjazdu znowu. Proszę mi nie przerywać, jak mówię. 14-41 po pierwsze. 40-40 do Dąbrowy, proszę o wyjazd. Czternaście czterdzieści jeden wjazd podany do Katowic. Ten 140 godzin. 41-44 widzę, że jedzie, więc zatwierdzamy. Przyjak? No cóż, pan też się stara w miarę szybko pisać, tak jak ja. Myślę, że czas i tak mam dobry. Pan też miał dobry, szybko odpowiedział. Że już maszynista też chwilę już pełniący służbę, skoro na zawodzie ma czas na myślenie, wyprawianie pociągu zgodnie z rozkładem, jeszcze szybkie odpowiadanie na dyżurce. ...424064 się pojawił. Nie mam takiego w rozkładzie. To w okolicy. Ciekawe. Dobrze. 14.41 jedzie planowo. Tutaj widzę, że nie będzie opóźnionych ciągów za bardzo. To jest SSC. R2964. Pęk, pęk, pęk. I lecimy zaraz. Zatwierdzamy przyjazd. Jechał na towarówkę. Towarówki o 23.01. No to... A nie zaraz panu już tu będziemy podawać wyjazd. To by się już ładnie świecił. Czy pan zatrzymaj w peronie. No mi już pan żeś prawie to pewnie zrobił. R2964. Okej. Widzę, że... Czy widzę, słyszałem, że gwizdał. Tylko ten pociąg mógł być, więc 4-2-9-4 odjeżdża. Dokładnie. O. A fajna ta kamera. Prawda? Można sobie taką kamerę odpalić?
na pulpit i się przesuwać w USD nad pulpitem? Jaja. Ja ci sam nie jest, tylko jeden i dwa. Szczerze, ty żeś musiał wyjść. Dwa, 4694. Okej. Jedziemy. A wyjazd 46 od nas. Okej. Co to się dzieje? Co to jest? I na Discordzie coś? Ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to miało być, ale dobra. Ciekawa. Ciekawe zjawisko. Sześćdziesiąt dwa, 90, 36, poproszę do Benzina. Sześćdziesiąt 50, 36. 62, 90, 36, Benzin, zgłaszam się. Mechaniku, w stronę Dąbrowy Górniczej, wyjazd po tym niewłaściwym. Po torze niewłaściwym. Że nie wiem, kto to ty, jakaś literka R z trzema kropkami na Discordzie do mnie dzwoniła. A się nazywa? 6694. Samy przyjazd. Chyba jakiś stream nie przeszkadzać na Discordzie, nie? Muszę sobie włączyć. Przy 1441. A pan chce, abym mu pokazał, jak się dyżuruje. Raz tu pana odeślemy do poradnika. Coś. Chcę to zrobić. Ja nie zrobię tego teraz. Cztery, trzy, trzy, sześć, cztery. Rynów na Katowice zawodzie. Matko, panie, pan się tutaj nie rozpisuje, jak to się włącza, ten tryb nie przeszkadza ci. Jednak nie, no panie.
Proszę, drodzy Państwo, miał być 30-minutowy odcinek, jest 25-minutowy odcinek. W sumie przez najbliższe 6 minut to tutaj się nic nie będzie działo. Ten pociąg ma odjazd dopiero 53, jak drodzy Państwo zresztą sami widzieliście. Więc, żeby bez sensu nie przedłużać i nie marnować Państwa czasu, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć.